Już termin, wysoka gotowość. I daj mi się powoli teraz. Jeszcze raz? Daj mi się powoli. A, nie, bo to chyba na sucho chodzi. Na sucho chodzi teraz. Jeszcze raz. Daj mi się powoli. Tylko na sucho, nie, na sucho. Jeszcze raz, bo to nie jest. Strzelanie tam będziemy sobie. Powoli, powoli, powoli. Pierwszy sposób. Nie musisz tego karabinka skracać, ale skróć go, abyś sobie sposób przećwiczył. Czyli skompresuj go nie pod ramię, to nie jest rambo, na ramię. O. W ten sposób. I lekkie wychylenie się z krokiem. Dobra? I już robisz krok. Już do pomieszczenia. Już zakłada i w tym momencie... Nie, co wchodzi? Nie ma, ja tylko chcę ci pomóc. Ale zobacz, tu, jak jesteś tutaj, to w tym momencie, jak przekraczasz ramię drzwi, widzisz, że tutaj jest OK, to już ten karabinek ląduje na barku. I schodzisz na lewą stronę. Okej, czary. Słuchajcie, jest tu winkiel. Żeby nie stać, wypracowanie sobie na drugi winkiel. Tu jest jeszcze jeden winkiel, można sobie odwrócić. Tam jest ten winkiel. Dawaj. Drugi sposób. Czyli wejście łukiem cały czas z kolku na ramieniu. Sektor. Staram się ten sektor złapać. Dobrze. Następną osobą. Poćwicz sobie, mamy sobie tutaj poćwiczyć na tym. Na tej winku możesz sobie poćwiczyć. Tak, tylko nie opuszczamy karabinu. Wiesz, bo wyszedłeś, opuściłeś karabinek i dopiero wszedłeś pod nowy karabinek, nie? Mnie tu nie ma. Będę przestawiał. Jak już przekroczysz drzwi, zamontuj kolbę na ramię. Od razu. Tak. Niżej. Kompresuj ten karabinek w ten sposób. O, w ten sposób. Nisko. Super. Bo jak trzymasz tą kolbę tu, tak tu. Dobra. I jak przekroczysz ramę, to już na ten. Dobra, o, właśnie. Dobra, teraz drugi sposób. Czyli łukiem. Już. Jak wejdziecie do tego pomieszczenia, nie biec tak kurwa dookoła, tylko starajcie się ścinać te kąty, nie? Czyli jak ja idę i już wszedłem, no to ścinam te kąty. To wystarczy jeden taki spory krok zrobić, to już się zrobi. Za wami idzie drugi kolega, trzeci kolega, bo się robić takie, to możecie wpadać tam. Tak. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, następna osoba. On ten mokar rzucasz? Tak. Obuda się odbija. Tu mam cofnięty. Tak, jest dobrze. Proszę? Na krótko od razu idę. Tak. I już na podach, na bat. Jest dobrze. Jeszcze raz. Tak, ten sam sposób jeszcze raz, bo chcę zobaczyć tak to robić. Panowie, ja proszę wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, po co to jest, nie? My kompresujemy ten karabinek, aby być jak najbliżej drzwi, jak najszybciej wejść z bronią do pomieszczenia, zostać niewykrytym przez lufę karabinka. W momencie, kiedy cały czas trzymam ten karabinek przy sobie, bo nie wiem, co jest tutaj za tą ramą, nie wiem, czy jest gościa, aby kurwa za lufę nie złapał. Jak zrobię ten krok i już widzę kątem oka, że tu jest czysto, to najzwyczajniej w świecie ten karabinek wyrzucam do przodu, bo już nie ma kurwa wymogu, abym go kompresował, tak? Znaczy, jeśli skompresuj ten, to nie o to, on może też oddawać strzał, bo on strzał celny, zobaczy, no on nie kurwa, nie sposób we mnie, nie trafić teraz. To kurwa się stało. Dlatego to samo co z pistoletem, bez sensu jest wyrzucanie tego, bo ja i tak, ja trafię kurwa w każdego z was tutaj kurwa, zamkniętymi oczami. We mnie. Ja zakupię. Tak samo z karabinkiem. Też sobie musicie już zagotować, że to skompresowane jest też po to, że jak lubicie się wychylać, się wchodzicie, wam będziecie skompresowany, gość zaczyna biec, tak czy wskakuje tu. Łatwiej jest tu przekręcić bambo, odstrzelić niż tu. No słuchajcie panowie, są to takie niuanse, ale naprawdę w chuj pomaga. Dawaj, jeszcze raz ten sam. I już. Dobra, drugi sposób. Nie, przy ścianie. O. Dobra. Sektory łapiesz, lewa, prawa?
Czy zapytałeś? Nie do końca. No, pamiętamy o tym, nie? Przysiadam. Być może wolniej wejść, ale żeby złapać sektory lewa-prawa. Dobra. Rzucić później okiem na przykład. Dobra. Następny do teraz zapytamy? Ja zapytam. No ty masz 14 chyba, nie? 16. 20. Masz to samo co ja. Kompresuj mocno. Mocno kompresuj. Ja akurat ten pasek masz też źle zamontowany. Ale postaraj się go dociągnąć do tyłu, nie? Ekranie. O w ten sposób. W ten sposób. Łoki do tyłu. Jest ryba za wygodnych. Co? Dawaj, jeszcze raz. Dobra, zaraz chwilę. Spoko. No właśnie. Jest to zdejmij ten karabin. Ja ci mogę tutaj, nie, bo mam kula, tak? Jest to, powiem ci tak, ja miałem bardzo często tak jak ty, nie? Nie chodzi o to, że to nie jest dobre. Nie, to nie jest dobre. Jest dobrze, tylko po prostu musisz mieć to gdzieś tam w głowie, że on ci lekko spada i jak będziesz go podnosił, to musisz zrobić taki ruch do góry. Tak, tak. Dobra. Tak. Jeżeli go wpuścił w monitę. Załóż sobie na szyję. Dobrze. Jeszcze raz. Dobra. Drugi sposób. Jak tu chodzisz, jesteś na przywiązaniu, to już ma tylko po prostu broń. Spokojnie. Staraj się na szybkości zakrętnie. Nie, 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 n